Jeśli masz swoją własną markę i ktoś na przykład w sieci będzie pisał, że nie kupuje twojej, bo woli inną, to zakładając, że nie zajmujesz się przeklejaniem metek na podróbach sprowadzanych z AliExpress, w zasadzie nie masz się czym martwić. Krytyczne komunikaty mają zaczepić twoich użytkowników, zatem tobie pozostaje jedynie rozsiąść się wygodnie i obserwować w którym momencie możesz na tej sprzeczce zarobić. Wojny brandów to nic nowego, i choć zdarza się, że są wyniszczające, to nigdy nie zaszkodzi mieć kilku dodatkowych fanatyków, którzy zmienią sobie imiona na nazwy Twoich produktów lub noszą tatuaże z logiem Twojej firmy. A jeszcze lepiej, gdy zbierze się ich na tyle dużo, że do zakupów nie musisz ich nawet już niczym zachęcać. Dźwięk trzaskającego bicza doskonale znany jest wszystkim konsolowcom, bo wojna ich platform wydaje się toczyć od zawsze. Fani w nagrodę za lojalność otrzymują gorszą jakość niż na PC, nieobecny crossplay, konieczność płacenia za rozgrywkę online, wyższe ceny w sklepach oraz tytuły ekskluzywne. Choć to ostatnie brzmi jak zaleta, ale tylko dlatego, że przyzwyczailiśmy się do mówienia o tym, co jest dobre dla firm, zanim pomyślimy, co faktycznie jest dobre dla nas. Stąd już jest bardzo krótka droga do najbliższego studia tatuażu. Najgłośniejsza wojna fanów i brandów rozgrywa się pomiędzy Sony a Microsoftem. Już kiedyś mówiłem o fajności tego pierwszego i nie zmieniło się to do dzisiaj. Sony przypomina dobrą drogą restauracji, w której się nie najesz, ale za to posmakujesz pewnego stopnia luksusu. Natomiast Microsoft, w porównaniu do konkurenta, pasował zawsze bardziej do przydrożnej budki z knyszą i hamburgerami. Po latach można powiedzieć, że dalej nią jest, z tą różnicą, że teraz to cała sieć takich budek. I tutaj osobiście zafascynowany jestem sytuacją, w której firma, nie mając większych szans z konkurencją, zmienia zasady gry, by odnieść sukces. W końcu ludzie po wizycie w drogiej restauracji będą musieli się gdzieś najeść. I choć taki ruch podziwiam, to wcale nie uważam, że jest dobry dla graczy, bo w dalszym ciągu na pytanie którą platformę wybrać odpowiedź pada, że obie. Microsoft mocno pracuje nad tym, by stać się platformą domyślną i w ten sposób 3, 4, 3 Industries, Compulsion Games, Ninja Theory, Obsidian, Arcane, Id Software czy Bethesda znalazły się pod xboxową banderą. Choć znacznie lepiej niż googlową, bo inaczej te nazwy odczytywalibyśmy teraz z tablicy nagrobkowej. Natomiast pojawiają się obawy, że takie przejmowanie rynku sprawi, że gry stracą swoją unikatowość i przestaną się od siebie różnić. Wszyscy wiemy, jak kończyły firmy po przejęciu przez EA, jednak Microsoft prezentuje trochę inną kulturę, gdyż przejmowanym firmom oferuje zasoby. Pozostawiając jednocześnie stosunkowo sporą autonomię. Dobrym przykładem jest Obsidian i ich survivalowy projekt Grandet. Na jednym ze streamów główny designer podkreślał, że nie potrzebują dodatkowego finansowania od graczy, zależy im wyłącznie na feedbacku i utrzymywaniu zainteresowania. Jeszcze lepszym przykładem jest Pete Heinz, który powiedział, że po przejęciu BTSD za 7,5 miliarda wiele się w jej strukturach nie zmieniło. I choć uspokaja fakt, że firmy mogą realizować się pod kątem twórczym, a Microsoft nie skupuje ich tylko po to, by wysysać z nich życie, to jednak w takim podejściu można zauważyć dodatkowe problemy. Szczególnie w kwestii najnowszej pozycji, która trafiła ostatnio do koszyka zakupowego Microsoftu. Kilka dni temu w mediach eksplodowała informacja, że gigant kupił Activision Blizzard za 70 miliardów dolarów. OK, muszę to powiedzieć. Microsoft, kup Bioware. Zostaw jej, kup samo Bioware i to jeszcze zanim pojawi się nowy Mass Effect. Porażka kolejnej części powinna już skutkować opuszczeniem flag do połowy w krajach na całym globie. A powiedzmy sobie szczerze, nie pojawiło się nic do tej pory, co by wskazywało, że to będzie dobra produkcja. Wracamy do materiału. Informacje prasowe potwierdziły, że Bobby Kotick zostaje na stanowisku prezesa Activision, jednak tekst został sformułowany w taki sposób, że trudno jest określić czy na stałe, czy tylko do czasu finalizacji przejęcia. Bo warto wiedzieć, że Microsoft jeszcze nic nie kupił. Na razie obie firmy zgodziły się co do warunków transakcji i teraz rozpoczął się wyścig o to, kto pierwszy z publiki krzyknie MONOPOL. I na szczęście rządy i urzędnicy są nieprzekupni, więc na pewno dobrze badają każdy taki transfer. Activision przez kilka ostatnich lat, a przede wszystkim w tym ostatnim roku, bardzo zepsuło swój wizerunek, gdy dzięki Dowiedzieliśmy się o kulturze pracy w tej firmie. Krytyka na wydawcę spadła nie tylko od garstki bulwersujących się graczy, ale też ze strony polityków i mainstreamowych mediów. A prawdziwym koszmarem dla takich firm jest to, że złe informacje mogą dotrzeć do uszu inwestorów. W końcu kogo obchodzi niezadowolony klient? Gdy okazało się, że sam Bobby Kotyk jest częścią problemów, garnitury stanęły przed poważnym dylematem. Co by nie mówić o szefie Activision, trudno zaprzeczyć, że jest to osoba, która praktycznie z niczego potrafi wyczarować góry złota. Pojawiło się pytanie, czy w dalszym ciągu udawać, że ma się jakieś wartości, czy może wybrać pieniądze. Wiadomo, co wygrało. Jednak firma z kontrowersyjnym szefem na czele potrzebuje zdecydowanie więcej czasu na powrót do formy, o ile to w ogóle możliwe. Dodatkowo za kilka bonusowych punktów PR-u inni gracze z branży potępili działania szefostwa Activision Blizzard. Wśród tych firm był również Microsoft, który oznajmił, że muszą ponownie rozważyć aspekty współpracy z wydawcą. I rozważali: do tego stopnia, by go wykupić. Gdyby w normalnym życiu brać przykład z takiego działania, to w sytuacji, gdy masz naprawdę okropnego sąsiada, powinieneś wykupić jego dom, dać mu u siebie pracę i sprawić, by jego własne dzieci mówiły do ciebie tato. Kurs Aktiblis po ostatnich wydarzeniach spadał do wartości z 2019 roku, osiągając 60 dolarów za akcję. Microsoft wybrał sobie idealny moment, by wykupić je po 90 i choć wydaje się, że łączna kwota 70 miliardów to dużo, można powiedzieć, że Xbox załapał się na nie lada promocję. Microsoft wierzy, że ich ostatnio pozytywny PR jest na tyle mocny, by przykryć wyskoki przejmowanego wydawcę, a przede wszystkim, że jest w stanie zmienić strukturę i kulturę pracy Activision. Będzie to w końcu musiał udowodnić przed sądem oraz różnymi urzędnikami i organizacjami. Choć gigant daje autonomię, to wymaga podporządkowania się określonym przez niego zasadom, o czym subtelnie wspomina w ostatnich publikacjach. I choć w przypadku Activision to dobrze, to jednak pojawiają się tutaj kolejne problemy. W internecie wolna, publiczna przestrzeń w pewnym sensie nie istnieje. Jeśli chcemy coś przekazać innym, musimy korzystać z YouTube, Twittera, Twitcha, Facebooka czy innych mediów. I choć te mają pewne obowiązki względem swoich użytkowników, to w znacznej mierze mogą decydować, które treści są niepożądane na ich platformach i skutecznie je cenzurować. Plus jest jednak taki, że tracąc prawo do wypowiedzi w jednym miejscu, zawsze można próbować swoich sił w innym, bo wspomniane platformy nie należą do jednego właściciela. Jednak nie zawsze jest to możliwe głównie przez cancel culture, czyli kulturę wykluczenia, w której osoba, która według jakiejś grupy postąpiła niesłusznie, ścigana jest na wszystkich platformach. To poważny problem, szczególnie że automatyzacja dużych społecznościówek pozwala na nadużywanie ich funkcji oraz mocno utrudnia, a może nawet wyklucza szanse na resocjalizację. Szczególnie, że wystarczy jeden błąd, by ludzie w internecie domagali się nie tylko Twojego uciszenia, ale także zwolnienia z pracy. Phil Spencer niestety ma podobną wizję dla gamingu, gdyż chciałby, aby osoby banowane w jednej przestrzeni były banowane wszędzie. O ile jest to nie najgorsze narzędzie wychowawcze wobec osób cheatujących w grach online, to jednak gdyby podobnie karano graczy jedynie za ich wypowiedzi, miałoby to niebezpieczne konsekwencje. Szczególnie, że przy ogromnej liczbie użytkowników trudno doszukiwać się kontekstu wypowiedzi lub rozstrzygać, czy gracz, który wykazał się kiedyś skrajnym brakiem kultury, został zrescjalizowany i może powrócić do społeczności. Ostatecznie dla firmy bardziej opłaca się banować, bo jest duża szansa, że taki osobnik będzie próbował wrócić i odkupić swoją bibliotekę gier. Gorzej, że nikt nie będzie próbował dociec, czy kara w pierwszej kolejności była faktycznie zasłużona. A wracając do samej transakcji, jeśli ta dojdzie do skutku, to Microsoft nie tylko powiększy się o głośne tytuły jak Diablo Code czy World of Warcraft, to jeszcze dodatkowo pojawi się na rynku gier mobilnych. Kto wie, może następnym krokiem będzie Game Pass na smartfony. W oświadczeniu pada zdanie, że to przejęcie przyspieszy rozwój gamingowy i gałęzi Microsoftu i pozwoli na stworzenie elementów składowych Metaverse. Trudno powiedzieć jak sobie wyobraża to Microsoft, lecz na razie to jedno z takich haseł, które liderzy projektów w dużych technologicznych firmach muszą sobie powtórzyć przed zaśnięciem przynajmniej kilka razy. I na sam koniec, kiedy firmy wierzą w gry dostępne na wszystkie platformy? Za każdym razem, kiedy konkurencja zyskuje dostęp do popularnych tytułów. stone liczy, że Microsoft dopilnuje, by gry od Activision były multiplatformowe i pewnie twórcy Xboxa nie wy. Wycofają żadnego z obecnych tytułów, ale podobnie jak to było w przypadku BTSD, możemy się spodziewać, że nowe produkcje pojawią się wyłącznie na Xbox i PC. Ode mnie na razie to tyle. Dzięki za oglądanie. Z tej strony mówił Shifter z ogrysków. Daj znać, jak oceniasz sytuację z przyjęciem Activision Blizzard, a także jak podobał Ci się ten materiał, wybierając kciuk w górę lub w dół. Subskrybuj kanał, jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów ode mnie i pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy i nie pomogą nam go zmieniać. Najgłośniejsza wona wona. Sony przypomina dobrą, 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 dobrą. I to jeszcze zanim pojawi się nowy must, ef must, must Effect. Ode mnie to na razie tyle. Dzięki za oglądanie ze strony mówię ze strony